Realizujemy dla naszych klientów bardzo dużo różnego rodzaju projektów, z reguły komunikacyjnych, kreatywnych, takich, które wymagają stworzenia jakiejś historii albo stworzenia jakiegoś materiału audiowizualnego. I bardzo często klienci przychodzą do nas z takim zdaniem, z takim słowem: Słuchajcie, zróbcie nam, ta, zróbcie nam to po amerykańsku, zróbcie nam to światowo. Naprawdę bardzo często słyszymy na spotkaniach czy czytamy w briefach dokładnie właśnie takie słowo, żeby było po amerykańsku. Więc postanowiłem się trochę pochylić nad tym, co to znaczy po amerykańsku, bo trochę tak się przyjęło w naszej mowie, że używać takiego stwierdzenia po amerykańsku. I postanowiłem trochę to rozłożyć na czynniki pierwsze i porozmawiać, pogadać, opowiedzieć wam co to dla mnie i dla nas z punktu widzenia procesu kreatywnego czy twórczego, znaczy po amerykańsku? Przede wszystkim mam taką intuicję, że po amerykańsku to przede wszystkim na bogato. Jest takie skojarzenie, że te amerykańskie filmy, czy amerykańskie reklamy, czy amerykańskie produkcje są robione na bogato. Z dużym budżetem, często z dużymi gwiazdami, często w świetnych, pięknych lokacjach, można powiedzieć z rozmachem. Czyli po amerykańsku znaczy na bogato i z rozmachem, pokazując pewnego rodzaju rozmiar produkcji czy rozmiar produktu, czy taką skalę tego, z czym się chcemy mierzyć. Drugim wymiarem tej amerykańskości jest mówienie czy pokazywanie produktu, projektu, klienta w sposób pompatyczny. Po amerykańsku, czyli z rozmachem, na bogato, pompatycznie. Bardzo często też. Bez owijania w bawełnę. Amerykanie znani są z tego, że pewne rzeczy i wartości komunikują i pokazują je bezpośrednio, przez co bardzo szybko i łatwo docierają do odbiorców, bo nie tworzą, nie leją wody, nie tworzą takich skrótów myślowych. Bardzo szybko i bezpośrednio, bez owijania w bawełnę, docierają do odbiorcy. Oglądając często amerykańskie filmy albo seriale, warto zobaczyć, jak robione, jak przygotowywane, czy montowane są pierwsze trzy minuty. Bardzo często podprowadzenie tematu, czy pokazanie historii, czy narzucenie jakiejś narracji jest bardzo szybkie. Bardzo szybko odnajdujemy się w jakiejś przestrzeni historycznej, bardzo szybko odnajdujemy się w jakiejś przestrzeni społecznej, socjologicznej dość szybko. Narrator narzuca nam jakąś ramę, narzuca nam jakiś styl myślenia, narzuca nam jakieś czasy, i w tym Amerykanie są świetni. Znaczy, bardzo szybko i bardzo łatwo, poprzez symbole, znaki, e, jakiś kontekst, pokazują nam: hej, tu jesteśmy i o tym dzisiaj będzie ta historia. E, to, co jest amerykańskie, to bardzo często duże, skrajne, zaraźliwe emocje. Amerykanie są świetni w pokazywaniu tych emocji, w budowaniu tych emocji, w budowaniu takiej narracji opartej o te emocje. My, czy ja, oglądając amerykańskie reklamy, filmy, bardzo często czuję coś. To znaczy odczuwam strach, odczuwam smutek, odczuwam radość, odczuwam taką emocję związaną z dumą. To są bardzo rzadko produkcje, w których nic nie czujemy. Ja oglądam i myślę sobie: kurczę, Czuję jakąś emocję, która jest mi przez cały czas filmu, reklamy, kampanii bliska, z którą mogę się zidentyfikować, która jest zaraźliwa i która dla mnie jest czymś, czym chcę się podzielić. No to znaczy, czuję jakąś emocję wobec bohatera, czuję jakąś emocję wobec historii, czuję jakąś emocję wobec produktu, projektu, problemu, czy tego, z czym chcę zostawić, czy chcę mnie zarazić. Reżyser, twórca, klient, marka, produkt jakkolwiek sobie to nazwiemy. Więc yy, powiedziałbym, że na etapie takiej pojęciowości, światowo, czyli po amerykańsku, to znaczy wywołując pewne emocje u odbiorcy, pokazując mu pewien bogaty w te emocje świat. Zastanawiając się nad tym, jak dobrze przygotować tego typu produkcję. To, o czym zawsze ja myślę i mówię, i mówię to głośno i wyraźnie, to każda godzina poświęcona na planowanie realizacji oszczędza potem każdą godzinę w realizacji i w produkcji. I myślę sobie, że to jest bardzo dobrze połączone z tym, o czym sobie tutaj mówimy czyli o tym produkcie, czy o tej produkcji robionej z rozmachem bo taka historia tylko i wyłącznie wtedy będzie trzymała w napięciu. Będzie łapała za te emocje, jak będzie dobrze zaplanowana. Przez dobrze zaplanowana mam na myśli, będzie dobrze zaplanowana historia, będzie dobrze opisany bohater, będzie dobrze zidentyfikowany problem. Być może będzie zaplanowany jakiś twist w tej historii, ale to planowanie na etapie myślenia o projekcie czy o produkcji jest po prostu kluczowe. Yy. Zdarza nam się, rozmawiać z klientami w dość dyrektywny sposób, mówiąc: Jeżeli nie zaplanujemy tego dzisiaj, przed nagraniami, to w trakcie planu nie będziemy w stanie zareagować. Musimy się do tego dobrze przygotować: napisać jedną stronę scenariusza więcej, napisać trzy skrypty więcej, napisać dwa zdania więcej po to, żeby potem było co skracać, żeby potem było wokół czego pracować, ale ten plan i to dobre zaplanowanie jest po prostu bardzo ważne. Tak samo od razu na etapie planowania i scenariusza trzeba sobie pomyśleć, do kogo i o czym chcemy mówić, jaki efekt chcemy osiągnąć, jaką emocję chcemy przekazać, co to dla nas znaczy pokazać coś z rozmachem. Bo jeżeli mówimy o produkcie, jakim są rowery, to może pokazanie rowerów z rozmachem oznacza zrealizowanie tej reklamy czy tego planu zdjęciowego w Amsterdamie. Jeżeli mówimy o magazynie, w którym jest bardzo dużo. Paczek i produktów, to z rozmachem może oznaczać pokazanie tego produktu i tego magazynu z ujęcia lotniczego. Myślenie o amerykańskości czy o rozmachu musi być bardzo ładnie połączone z naszym produktem. Jeżeli myślimy o jakimś bohaterze i mówimy o Human Stories albo o jakimś case study, to to też musi być dobrze wymyślone, musi być dobrze zaplanowane. I tylko to planowanie pozwoli nam potem pokazać naszego bohatera w taki sposób, jak chcemy. Naszą historię w taki sposób, jak chcemy, i nasz produkt w taki sposób, jak tego oczekują nasi odbiorcy i jak sobie to wymyśliliśmy. No i teraz, oczywiście, ważne jest to, żeby technicznie ten film, czy ten produkt, czy ten podcast, czy ta sesja zdjęciowa również była przygotowana na najwyższym możliwym poziomie, ale. Zdarza się, że te technikalia wcale nie są najważniejsze. Są projekty, filmy, kampanie i realizacje, które wcale nie mają dużego budżetu produkcyjnego produkcyjnego w kontekście użytej kamery, użytego sprzętu, wielkiej ekipy zdjęciowej, yy, dużych zasobów. To czasami są plany czy produkty, które nie wymagają wielkiego przygotowania ekipy. Dobry produkt czy dobry film może być nagrany telefonem pod warunkiem, że został dobrze zaplanowany i można osiągnąć świetne emocje i można pokazać super naszego bohatera małym obiektywem, małą ekipą. Jeżeli mamy to poplanowane, rozpisane, zaplanowane i poświęciliśmy na to czas, to to techniczne przygotowanie może zejść na duży plan. Bardzo często jest tak, że ekipy produkcyjne zasłaniają ten. Mierny pomysł, czy mierne przygotowanie olbrzymią, pompatyczną ekipą, tak zwanym sułtańskim namiotem produkcyjnym, który w danym projekcie nie jest konieczny. Może być tak, że dwu-, trzyosobowa ekipa wykona pracę dużo lepiej i dużo skuteczniej niż 40-osobowy zespół produkcyjny. Warto o tym pamiętać, bo ta adekwatność projektu, produktu i produkcji. Po pierwsze, musi być dobrze zaplanowana, a po drugie, jest po prostu bardzo ważna ze względu na efekt końcowy. No i teraz pewnie warto się zastanowić nad tym, kto takie produkcje po amerykańsku robi dobrze. No, oczywiście, kto Amerykanie, wiadomo. Ja osobiście najbardziej lubię oglądać te produkcje duże, dużych brandów i dużych marek, i dość regularnie przyglądam się kampaniom i komunikacji, na przykład firmy Jeep. Samochody, które są bardzo mocno osadzone w takim amerykańskim myśleniu o amerykańskim produkcie, oparte właśnie o tą pompatyczność, o emocje, o narrację, o patriotyzm. Świetne reklamy, świetne kampanie produkt gdzieś tam z boku no jednak samochód. Natomiast ta cała otoczka emocjonalna jest niesamowicie pięknie poprowadzona od początku do końca. Coca-Cola, Taki flagowiec amerykański reklam świątecznych, ale nie tylko reklam świątecznych, który regularnie odnosi się do tych emocji. I to są bardzo często historie, które potrafią nawet łapać za serce, wzbudzać takie emocje niezbyt komfortowe, smutku, pewnej tęsknoty, czasami jakiegoś wstydu, ale jednak ta emocja jest w, jest w centrum narracji o produkcie. Bardzo lubię oglądać reklamy i komunikaty komunikacje czy kampanie firm logistycznych. Amerykański FedEx czy UPS dostarczają paczki, ale opowiadają o tych paczkach i o dostarczaniu tych paczek w sposób, wokół którego nie można przejść obojętnie. Nie można przejść obok reklam UPS-u, który pokazuje, że dostarcza marzenia, że dostarcza nadzieję, że dostarcza dobro. To są w ogóle świetnie wymyślone, zaplanowane i przygotowane komunikaty i komunikacje. Które kochamy. Świat kocha reklamy FedExu, UPS-u, bo są po prostu chwytającymi za serce opowieściami, historiami kurierów. Logi to jest logistyka, ale ta logistyka może być ciekawa, wesoła, smutna albo angażująca. I teraz, jak myślę sobie o tym, wracając do tego pierwszego pytania, jak to robić? Przychodzą do nas klienci i mówią: Słuchajcie, zróbcie to w taki właśnie sposób. Chcemy złapać za serce naszych klientów. Jak to robić, jak o tym myśleć? Przede wszystkim mówiłem o tym kilka razy. Dobrze zaplanować produkcję. Dobrze zaplanować preprodukcję, produkcję i emisję. Dobrze napisać scenariusz. Dobrze pomyśleć o naszych aktorach. Dobrze pomyśleć o narratorze. Pomyśleć o tym, jaki głos lektorski, dobrze pomyśleć o tym, jaki głos wybrać, jaka muzyka. Powinna towarzyszyć naszym odbiorcom w trakcie całego tego filmu. Ten feeling, te detale są często równie ważne i równie istotne, co sama narracja, co sama historia, co sam scenariusz. Bardzo często kolor korekcja i udźwiękowienie to są takie rzeczy, które w ogóle kompletnie zmieniają odbiór materiału. I często, nawet w tych mniejszych produkcjach, warto jest pokusić się o kolor korekcję, czy o udźwiękowienie materiału, bo on doda tego trzeciego wymiaru. Spowoduje, że będzie można słyszeć takie mądre słowo, taki ten imersyjny świat reklamy, produktu, projektu, czy komunikacji. To jest coś, o czym niewiele osób myśli. To często nie jest bardzo drogie, a ma zdecydowanie wymierny efekt i świetną korzyść w kontekście całej produkcji. Te detale naprawdę robią robotę i te detale Pokazują, że pomyśleliśmy o każdym aspekcie takiego produktu, takiego filmu, takiej produkcji. I to się tyczy zarówno tego, co widzimy, czyli materiałów wideo, ale także tego, czego słuchamy, czyli materiałów typu podcast, materiałów typu kampania radiowa. Nie bez powodu w ostatnich latach bardzo popularne są podcastowe, audycje radiowe. Z narratorem, jakieś historie, nie tylko podcasty edukacyjne, gdzie siedzi dwóch gości i o czymś sobie rozmawia, ale jakaś narracja. Kiedyś to był Teatr Polskiego Radia w Polsce, było coś takiego. A dzisiaj tworzy się podcasty, które są świetnie udźwiękowione, które są pięknie rozpisane na role, które są po prostu wielkimi produkcjami i można się w tym świecie zanurzyć. To jest to, co ja rozumiem jako amerykańskość produkcji. Można się zanurzyć w pewnego rodzaju Produkcie, projekcie, firmie i brandzie. Więc spójność, te detale, które są bardzo istotne, przemyślana produkcja i dbałość o szczegóły na każdym etapie tworzenia takiego materiału, to są te rzeczy, które na pewno przybliżą nas i przybliżą klienta do produkcji w stylu amerykańskim. Na koniec zostawiam Was z takim pytaniem i pracą domową. Gdzie szukać wzorców i referencji? No i oczywiście naturalnie większość z nas i ja również szukamy takich referencji na YouTubie. Reklam, krótkich form, czasami jakiś etiud filmowych, takich miejsc i takich produkcji, które niekoniecznie wiążą się ze światem reklamy, a mogą stanowić dobry punkt wyjścia do myślenia o emocjach, o tych detalach, o których sobie powiedzieliśmy. Natomiast... Co roku oczywiście wszyscy oglądają i podniecają się reklamami na Super Bowl i są osobne strony internetowej blogi, które te reklamy Super Bowlowe przybliżają, pisują, pokazują. To jest też bardzo fajny kierunek. Ja zachęcam do tego, żebyście się pochylili nad takimi materiałami, które nie są łatwo dostępne, czasami trzeba za nie zapłacić, ale są takie bazy reklam, nie? na przykład Ads of the World, które... Pokazują i katalogują większość światowych reklam zgodnie z tematem, branżą, właśnie emocjami. I oczywiście trzeba za to zapłacić, jakiś abonament, natomiast warto jest wyjść troszkę poza to, co jest darmowe, czyli tego darmowego YouTube'a, czy Vimeo, StaffPix i kupić sobie na jakiś czas dostęp do takiej bazy, bo tam tych reklam jest po prostu dużo więcej. No, to co się do nas do Europy przebija, to są z reguły jakieś pojedyncze najlepsze z najlepszych reklamy bardzo dużych brandów, bo oni po prostu za to zapłacili, ale lokalnie też jest bardzo dużo ciekawych biznesów, które się w taki właśnie amerykański sposób reklamują i żeby dotrzeć do takich Produkcji, no, trzeba po prostu wykonać trochę pracy redakcyjnej, researcherskiej, żeby móc sobie je obejrzeć i za to warto zapłacić, i do tego bardzo serdecznie Was zachęcam. Linki będą pewnie pod tym filmiem. Linki będą pewnie pod tym filmem, żebyście mogli zobaczyć, z jakich baz w ogóle warto korzystać i co warto oglądać, żeby być na bieżąco. I ostatnia taka myśl, z którą Was zostawiam: oglądajcie dużo różnego rodzaju materiałów. Ja oglądam bardzo dużo różnego rodzaju materiałów. Płatnych, bezpłatnych, promocyjnych, reklamowych, społecznych, angażujących, filmowych. W każdym z takich materiałów można znaleźć coś dla siebie. Każdy z takich materiałów z reguły ma coś, co może się przydać. W długim myśleniu o produkcji takich materiałów i z reguły jest tak, że z każdego z tych materiałów coś można sobie wybrać, coś można sobie wyciągnąć dla siebie do kolejnej produkcji, do kolejnego projektu, do kolejnego produktu. Więc przede wszystkim oglądać, 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 uczyć się tego, patrzeć i myśleć o tym, że to, że coś mi dzisiaj się nie podoba, to nie znaczy, że to jest złe. To jest złe albo niedobrze wymyślone dla mnie. To może być bardzo dobrze i bardzo fajnie wymyślone dla kogoś innego. Z reguły jest tak, że my, czyli ludzie robiący reklamy, nie jesteśmy odbiorcami tych reklam. Zupełnie ktoś inny na tą reklamę ma zwrócić uwagę, zupełnie ktoś inny tą reklamę ma e, zauważyć i zupełnie ktoś inny ma. W ślad za tą reklamą, kupić produkt albo zmienić swoją postawę. Więc mm, trzeba tych reklam oglądać dużo, żeby wiedzieć i widzieć, kto i w jaki sposób na te reklamy reaguje. Oglądajcie reklamy, oglądajcie materiały i wyciągajcie swoje wnioski.